Nowa Toyota Camry już dostępna. Już dziś skorzystaj ze specjalnej oferty przedsprzedażowej. www.toyotabielsko.pl. Ponad 100 strażaków z kilku śląskich jednostek gasiło pożar, który w nocy wybuchł na składowisku zużytych opon w Żorach. Ogień pojawił się na terenie zakładu około 1:40. Po ponad 4 godzinach sytuacja zdawała się być opanowana, jednak później dowództwo akcji uznało, że zagrożenie wciąż istnieje. Po godzinie 9 pożar już się nie rozprzestrzeniał. Jest to dość trudna akcja, bardzo duża. Sama powierzchnia pożaru to jest około 15 000 m², więc naprawdę sporo sił i środków trzeba wdrożyć, żeby ten pożar opanować. Spalenie uległy opony oraz tworzywa sztuczne, które były składowane na placu. Na placu tym pracują dwie firmy, które zajmują się właśnie recyklingiem opon oraz materiałów z tworzyw sztucznych. Spłonęły dwie hale namiotowe, które znajdowały się blisko pożaru. Nikt nie ucierpiał. Do gaszenia ognia użyto także wody ze zlokalizowanego 2 km dalej stawu. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Sprawą zajmować będą się biegli. Z rejonu, w którym doszło do pożaru, nie trzeba było nikogo ewakuować.